Hej, hej, witam was moi kochani w kolejnym odcinku z 46-47 dzisiaj. Ostatni dzień turnieju trzech skoczni. Czego trzech skoczni? Po trzy dni i trzy kąta, czyli potrójne trzy skocznie. Mamy piątek, sobota, niedziela, druida maga i maga i kto więcej pieniędzy zarobi. Zobaczcie, mag miał trochę lepsze misje. Powiem wam, że jak robiłem awkę, to miałem wrażenie, że mag ma o niebo lepsze misje. Nagle wyszło tam 50 baniek, tylko więcej i szczerze mówiąc liczyłem, że to będzie dużo większa różnica. Ale zobaczymy, zobaczymy. Kibelek wrzucony. No to pierwszy test pieniądza, nie? Pierwszy test pieniądza. Pierwszy test pieniądza kończy się testem klepsy. Okej. Słuchajcie, no liczyłem na golda, ale jak daje cokolwiek, to trzeba broć, nie? To trzeba broć i się cieszyć, że doje. No poza kamieniem. No poza kamieniem. No rozumiem, że tu na druidzie w golda nie idziemy dzisiaj. Tylko w kryształy. Dobra, może i... O, 5 banieczek. Dobrze, dobrze. No my potrzebujemy 140 baniek skądś wymyśleć, a jesteśmy już po ławce, więc no... Nie wiem skąd. No na pewno nie od złodzieja, tak można by rzec. No jeszcze milion tam dorzucił na koniec. No okej. Tak jest 136 milionów. Żebyśmy mieli plan minimum, czyli 3 miliardy. Słabe te misje były na druidzie i to trzeba przyznać. I to trzeba świadomie, jasno powiedzieć. Mamy nieśmiertelkę. Wjechała nieśmiertelka, spisałem sobie lochy, meduza, Easteros, szkoła, 13 piętro mrok, 13 piętro światło. To są rzeczy, które będziemy teraz klikać pomalutku, jak nam się tu plecak będzie rozluźniał. To jest ten nasz czas, kiedy wjechała do nas podka. I zaraz wjedzie następna podka, więc teraz mamy 2 tygodnie na pełnych potach, więc ma i portal ruszyć, i lochów musimy trochę pozamykać. No zbliżyć się do tego 370 levela w miarę szybko. Teraz będziemy tym kółkiem kręcić. Statystyk nie wydajemy dzisiaj, bo później nagrywam odcinek z Magiera na W50. I tam będzie dopiero podsumowanie takie trzech kąt, trzech skoczni w odcinku dla wspierających. Natomiast tutaj będzie podsumowanie 2 kąt. Dzisiaj, teraz, a statystyki wydam, jak będę nagrywał W50, żeby mieć pełny obraz tego podsumowania. No, na razie mag wygrywa, ale wiecie jak to jest. Koło może oszukać. No dobra, zobaczmy portal gildii z potą. Także możemy spokojnie portale bić, bo i tak nie będę na odcinku tych szmalców wydawał. No dobra, dobry portal. Portal solo, nowy portal solo, z siniały siniak, zwiadowca. No zobaczymy, kto tu będzie unikał lepiej. Na razie nikt nie unika, uczciwe wymiany ciosów, nie? Na razie coś zbyt uczciwa wymiana ciosów. No siadło po jednym uniku, oj, siadło po 2 uniki. O, jak się rozkręcili chłopaki w unikach, to już do rana będą unikać. No dobra, to nie, to tylko on tak, rozumiem, szanuję. Dobrze, żeś przynajmniej mu tam jeszcze bułę zapodał jedną. O, za kolak, jeszcze się tu stawiałeś na koniec. No dobra. 21% minus 10, czyli 11% progresu. Pasi mi. Pasi mi 11% progresu. Tu czekamy, także tutaj nie ma żadnej paniki. Górski jaszczur, fajna misja jakaś była. Co to była za misja? 2,5 minutówka czerwona, tak. To była 2,5 minutówka czerwona, expa 400 tysięcy, 14 milionów golda, jeszcze pierścionek za 2,5. Fajna misja. Z tych ciekawszych dzisiaj. Naprawdę, naprawdę taka ciekawa. Jadun 200, wygrywasz Jadunem 188 i to bez straty nawet paznokcia, więc też przyzwoicie. No dzisiaj znowu wymiany jakieś w gildii, są nowe osoby. Ofiara Gokusena, wczoraj doszedł Wegnein. I dzisiaj znowu kolejna osoba 2 dni off, więc kolejny kick i kolejne zaproszenie, ale moi drodzy, czyżby to, ja nie wierzę, żeby to było zbyt takie piękne, bo teraz zaproszona osoba i nikt nawet jednego dnia nie ma, więc jest szansa, że jakby ktoś dzisiaj doszedł, to przez dobę utrzymamy pełny skład gildii, a szkoda, no. No liczę na tą stabilizację w końcu, żeśmy znowu zabili tą 3-głową hydrę, przecież my mieliśmy prawie 4-głową hydrę prawie zabitą, no dramat, dramat. A teraz się znowu bujamy na 2 i 3. Nie chcę robić takich akcji, jak robią te specjalisty, w sensie teraz powymieniać oficerów na takich, żeby tylko mieli te staty, które nam pasują. Bo aż takiego ciśnienia na to nie mam, żeby wykorzystywać exploity w grze.
a więc nie będę tutaj takich rzeczy robił, nie? Nie chcę to inni robią jak chcą. Tam, gdzie mam na to wpływ, to tego nie robię, tak? Na W47 to robią w gildii, jak widzicie, natomiast ja na to nie mam wpływu, siedzę tam cicho na dole, się nie odzywam, nie? Natomiast tutaj, jak mam jakiś wpływ, to takich rzeczy nie mam zamiaru robić. Tym bardziej też, że tutaj wiecie, jak jest community w Polsce. Dałbym komuś oficera, rano bym się obudził, pół gildii by nie było, bo ktoś by stwierdził, że ma świetny żarcik, bo tacy ludzie są, nie? Tacy ludzie są, którzy uważają, że to są świetne żarciki w ich wykonaniu. No dobra, moi drodzy, no to co? Witaj, witaj. Witam i o zdrowie pytam. No fajne. Dobra, pokazuję. Ile expa wygrałem, to nie mam pojęcia. Dobra, nie chcę ty... No odczep się. Kamień, kryształ, kryształ, drzewo, czaszka, expik, drzewo. No dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, trzeba przyznać, z koła leci. Oj, tak dużo. No i jeszcze drewno dorzuć. Zostało jedno kręcenie kołem. Fantastycznie. Także... Udru Ida, jak widzicie, stan Golda się nie zmienił. A jeszcze exp na koniec. Wspaniałe koło, wspaniały weekend Golda. Polecam wszystkim. 2860, czyli już przed kołem. Druid jest w dupę. 50 milionów do maga. A mag jeszcze kręci, nie kręcił kołem. Więc no, wspaniałe koło. Wspaniałe koło. Co tu będziemy komentować? No, nie ma co komentować po prostu. Nie ma co komentować. Bardzo dziękujemy za wspaniały event Golda. Plan minimum był 3 miliardy. I jak widać, został w pełni zrealizowany. Dzięki temu Max W50 ma szansę nawet przegonić tego patałacha z W46. No patałach, 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 patałach. Dostać z... O, wygraliśmy Tyrkiem 200 na Jaduna 200. Niesamowite. No patałach, patałach. Dobra, tu zbliżmy się do tego 100. No nic nie poradzimy na to. No co mogę poradzić na to, że kręcę kołem i gówno daje? No co mogę poradzić? Co mogę poradzić, że kręcę kołem i daje gówno? No nic nie poradzę. Nic nie poradzę. W ogóle co robi tu mała książka expa jeszcze na tym kole, to nie wiem. Dawno powinni ją wywalić i dać coś przyzwoitego typu, nie wiem. Coś fajnego, no. Coś fajnego. Coś fajnego. O, potwory mogę na 2500 podnieść, więc to jest dla nas plus. Awanturniczości nie mam i recyklingu. Jednego itemu nie rozmontujemy. A dzisiaj sprzedaliśmy nawet parę itemów do kibla. Miałem 3 pary butów i poszły do wiedźmy. Więc no, więc i tu też była przewaga jakaś finansowa, ale generalnie no dramat. Dobra, zróbmy tu porządek w takim razie z tymi berylozami. Zróbmy sobie porządek z itemami. Co my tu mamy? Broń jest za 2,5, broń jest za 2,5, broń jest za 2,5 i broń jest za 2,5. Dobrze. Nasior 2,5, nasior 2,5 i nasior 2,5. Dobrze. Ozdoba 2,400, 2,500, 2,500. Dobrze. I jeszcze jedna ozdoba jest za 2,500. Dobrze. Pasek za 2,500 i 3 ringi. Dobra, mamy porządek w plecaku, wygląda to w porządku. Także u druida tragedia dzisiaj. Jesteśmy spokojnie kilkanaście statystyk w plecy. Przez to obsrane koło i przez te gówniane misje, które dzisiaj były. Podsumowując, jestem bardzo, bardzo niezadowolony z tego weekendu Golda na druidzie. Zobaczmy u maga. Zobaczmy u maga, czy będę bardziej zadowolony, czy nie. No mag ma szansę tutaj przycisnąć jak dzik. Zaczyna od 5 klepsyd, czyli typowe przyciskanie jak dzik. Jak zarobić golda? Wziąć klepsydry. No to są też, to jest też jakiś gold na kiedyś, nie? 100 klepsydr to 3 miliony, więc wiecie. Jak pech to pech. Aha, rozumiem. Pech to pech. Rozumiem. Może następnym razem się uda. Brawo. Jeszcze lepszy złodziej niż u druida. Następnym razem się uda. Rzekłbym po prostu. Idealny złodziej. Idealny złodziej, taki druidowy, nie? No tu 8 ataków, jeszcze 2 ataki musimy zrobić. No to już ciach jakiegoś gościa po nerach. Oby się nie denerwował. Jasne. Jasne. Szanuję. Szanuję.
Trzy rozmontowania jeszcze, ociepanie. Trzy rozmontowania jeszcze i tutaj pełny plecaczek. No dobra. Tutaj niestety jeszcze z podkami czekamy, bo tu za 5 dni dopiero wjedziemy w ten kalendarz, który ma tutaj druid, czyli jeszcze 5 dni, 10, 15, 16 dni i będziemy się pozbywać tych potek też, więc też się trochę plecak oczyści na szczęście, więc jeszcze 16 dni musimy wytrzymać i zaczniemy mieć pusty plecak, Orkalis 220 i zaczniemy też mieć nie tylko pusty plecak, ale i może jakieś lochy też poklikać, nie? Więc no, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to wyjdzie nam. Dobra, to jest zrobione. Czy coś w poczcie ciekawego mamy? Jakieś obrony pupila nawet dwie. Niesamowite. Wygraliśmy dwie walki w pupilach. Także Maguś już w tej chwili co najmniej drugie miejsce ma, a w pojedynku Druid Mag już wygrał. Jeszcze nie zakręcił kołem, już wygrał. Widzicie jakie skille? Jakie skille tu u Maga odchodzą? Jeszcze nie zakręcił kołem, a już wygrał. Easy. Easy, Jaryś 200 przegrywa z jednorogiem, 200, jednorog 200 na Jaduna. Boże, co on mu zrobił? Te walki petów to jest jakiś dramat, to jest jakiś kancer, moi drodzy, to jest kancer. 568 milionów. O, 88 milionów wbiłem w hydrę. Sporo, sporo. Z petem mamy trochę spokoju, dobra. Nic nie musimy go tutaj podnosić w żadne sposoby, nie? Dobra, co to nam zostało? Halo, halo, portal solo. Pędzimy. Pędzimy. Oczywiście statystyk nie wydajemy, tak jak mówiłem, więc możemy z czystym sumieniem bić portal solo. Druid go już zamknął, a Maguś miał przewagę i co... Druid zrobił kilka uników i zamknął, a Maguś nie potrafi zrobić kilku krytyków. Dobry mógł być dzień, bo nas prawie nie bił. Samymi normalnymi hitami nas bił. Więc mógł być naprawdę gruby dzień, gdybyśmy mieli więcej krytyków. A tak jest przyzwoity dzień. Przyzwoity. Nie mówię, że zły. Przyzwoity. Do super dnia brakowało nam kilku krytyków. Ale był przyzwoity. Walcz na arenie, zdobywaj PD, menadżer areny. Oni tu chcą. Ja chcę to zebrać teraz, więc też czekamy, więc nie chcę żadnego menadżera areny. Karmienie pupili, pokonaj pupili, koło, no, koło, zobaczmy. Zobaczmy. 26 milionów, no to już więcej niż u druida i 6 grzybów to też jest dobre, nie? 9 grzybów, ocie panie i broń jakaś. I to fajna broń do sprzedania. O, i czapka do rozmontowania. I jabłko, i trzy grzybki. Ileż my tu grzybków mamy? Ho, ho, ho. Ociepanie. I czy mak wchodzi w to teraz? Czy mak w to wchodzi? Kurczę, jaka szkoda, że najpierw nie zakręciłem kołem, bo bym w portal wjechał z potami, nie? Ale my musimy coś z tym zrobić. 13 dni to jest jeszcze kupa czasu. No dobra, przyczekajmy chwilę. Coś musimy tu sprzedać. Czekajmy chwilę. Sprzedajmy tą, powiedzmy, klatę. Coś musimy sprzedać. Przeczekajmy chwilę. Nie chcę dzisiaj, bo jeszcze tu mamy 35 godzin. Tu 13 dni. Ja wiem, że jakbym ją włożył, to od razu mam dużo puściej w plecaku, ale przeczekajmy chwilę. Muszę to przemyśleć, kiedy i jak to zrobimy, nie? W każdym razie, jeśli chodzi o złoto, to bardzo dobre łowy, jak widzicie. Jeden pakiecik, 20 parę milionów. I Maguś też nie przekroczył 3 miliardów. Ale dostał, przynajmniej taka jest różnica pomiędzy nim a druidem, że dostał... podniesiemy sobie życie. Że dostał... dużo grzybów. I to jest plus. Że dostał dużo grzybów. O, podniesiemy sobie i intę nawet. O, ile statystyk dzisiaj podnosimy. I wytrzymka, i inta. Zbonusowana. Kroksa na 100? Nie, do syrenie. Kroksa na 100, nie do syrenie. Musimy to przemyśleć, jak to zorganizować, bo też nie musimy do końca tego tak przeorganizowywać, bo mamy... To jest na 7 dni, to jest jeszcze na 8 dni, więc jeszcze nie ma tragedii. Bo mógłbym ją załadować, nie? I dorzucić tylko dwie na intę i by nam się wszystko tutaj zgrało, nie? Więc nawet by mi się tak strasznie plecak nie oczyścił. Tylko trzeba by było od nowa zebrać poty na intę.
Ale to dobrze, dobrze, nic się nie stało, nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało. Zobaczmy. Także, no... No Mac blisko tych 3 miliardów, to był nasz taki cel, szczerze powiem, minimum, nie? Diabłoczort się pojawia, czyli przegraliśmy, nie ma co nawet patrzeć. Jeżeli na liście wam się pojawia następny pet, to już wiadomo, że to jest ten wspaniały bóg gry, którym dostajemy w dupsko. Kołem zakręcone, rozmontowań nie będziemy mieli, bo nie mamy z czego, bo chyba, że to jakaś broń będzie jakaś kozacka. Nie. Nie ma żadnej broni, żeby dała nam dużo kryształu, więc nie będziemy mieli rozmontowań po prostu. PD się dobije, arenę trzeba będzie kupić, rozmontowania. Dobra, arenę to zbieramy na to, czyli jeszcze trochę czasu, a PD, dwie walki, trzeba będzie dobić. No i kochani, podsumowując Weekend Golda, druid 2864, mag 2940 powiedzmy, czyli 40 i 26, no to i 25 w takim razie. 65 milionów więcej umaga, 6 statystyk więcej umaga, natomiast oba konta słabo. Słabo, żadne konto nie zrealizowało celu 3 miliardów, a to jest bardzo, bardzo źle, bo to jest strata, duża strata statystyk, niestety. No to jest tutaj u tego pana, to jest jakieś 20 statystyk w plecy, które powinien wbić. Oczywiście wbije 280, ale powinien wbić 20 więcej, gdyby te koło 2 dni, no 2 dni to koło było takie se, nie? Jeden dzień coś tam dało, a 2 dni kompletnie dramat. Tutaj podobnie, pierwszy dzień mało i trzeci dzień, a drugi coś dało, więc no 3 dni tak naprawdę na obydwu tych kontach 2 dni kupa, nie? 2 dni kupa. Więc no tragedia, 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 tragedia. A to tak jak mówię, muszę przemyśleć dzisiaj i chyba tego jutro może to odpalę, wtedy zostanie 7 dni, zbiję te poty. Też trochę szkoda tych 13 dni szczęścia, nie? No bo to wydałem jakieś pieniądze na to, kupiłem. A z drugiej strony to szczęście, to co mi tu daje ta pota? 1900, czyli co będę miał? 9900, tam 9700 powiedzmy, czy 600. Także to też nie za wiele mi daje ta pota, niepotrzebnie je kupuję nawet czasem. Ale tak osę kupuję, żeby se była, żeby tam w gildii widzieli, że jakieś poty mam, że nie ma takiej kompletnej frajerni, nie? Że jakieś poty są. No dobra, moi kochani, nic, zobaczymy jak na W50 sobie poradzi magier. Trzymajcie się, siemandero i pa pa!